Nie, 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 nie
Dzień dobry, nazywam się Rzecz. Ja pracuję w firmie o nazwie Biuro Informatyki Ubezpieczeniowej. Zajmujemy się wytwarzaniem oprogramowania dla firm ubezpieczeniowych. A moją rolą w firmie jest pisanie dokumentacji dla użytkownika, a także takiej dokumentacji technicznej. Od kilkunastu lat używałem do pisania tej dokumentacji LaTeX'a. Dlaczego LaTeX'a? Dlatego, że mogę w LaTeX'u używać tego, o czym Tomek przed chwilą mówił, mianowicie mogę pisać ten dokument, nie zajmując się właściwie wyglądem, ponieważ wygląd tego dokumentu ustalony raz za pomocą map techowych, wiem, że zawsze wyjdzie dobrze. Ja się zajmuję wyłącznie treścią i koncentruję się na układzie logicznym dokumentu i na tej informacji, którą chcę przekazać, tak? Jak zajmuję się tym, w jaki sposób dotrzeć do odbiorcy, do czytelnika, z tym, co chcę mu powiedzieć. Za pomocą tego LaTeX'a tworzyłem dwa rodzaje dokumentów. Po pierwsze PDF-y. Kiedy kilkanaście lat temu zaczynałem, alternatywą był Word, tak? Ale ja zawsze mówię, kiedy dyskutuję te dwa podejścia, że nauczyć się TeX'a, powiedzmy, jest troszeczkę trudniej niż Worda i ten efekt jest późniejszy. Tutaj Tomek mówił o tym, że tworzymy najpierw dokument, a ten końcowy efekt jest odsunięty w czasie i my musimy, tak jak w programowaniu, musimy zaprogramować ten wygląd ostateczny, tak? Czy ten treść zobaczymy dopiero po jakimś czasie. Natomiast w Wordzie jest coś takiego, że w zasadzie nieustannie walczymy o to, żeby to dobrze wyglądało. Tutaj Tomek mówił o tym, że już ta Biblia Gutenbergowska miała ten atrybut, że odstępy międzywyrazowe są porządnie w myśl tamtych czasów, tak? Według tamtych warunków ustalone, a tutaj w Wordzie, jak ktoś nie stosuje, powiedzmy, jakiegoś dobrego szablonu, to ma nieustannie kłopot z tym, że odstępy międzywyrazowe są różnej szerokości w różnych wierszach. To po prostu bardzo denerwuje i rozprasza użytkownika, rozprasza czytelnika. Tu w TeX'u on jest na tyle dobry w składaniu akapitów, że nie ma tego problemu i te PDF-y wyglądają naprawdę elegancko. Ja mogę potem, jak będzie czas, pokazać, jak wyglądają takie PDF-y, które produkuję. Natomiast zawsze tak tłumaczę, że ścieżka przygotowania dokumentu techowego, takie powiedzmy pracochłonność przygotowania dokumentu techowego, możemy przedstawić na takim wykresie, mniej więcej takim. To znaczy czas potrzebny na wygenerowanie dokumentu i nakład pracy przedstawia się taką krzywą. A w wypadku Worda jest taka krzywa. One się przecinają mniej więcej przy stronie 40. Kiedy dokument wordowy przekracza 40 stron, to już zaczyna się nam rozsypywać. Trzeba dbać o coraz bardziej o to, że jakaś lokalnie wykonana akcja popsuła nam wygląd całości, trzeba to naprawiać i trwa nieustanna walka o utrzymywanie tego dokumentu w porządku. Trzeba mieć sporą wprawę, żeby unikać tego rodzaju pułapek. I twierdzę, że 40 stron jest taka wartość graniczna. Dla początkującego, czy powiedzmy nieprawnego powiedzmy komputerowo użytkownika, ma z tym kłopot. Ale LaTeX ma pewien kłopot. Mianowicie on został pomyślany o przygotowywaniu publikacji do druku. Owszem, tutaj jest za pomocą LaTeX'a przygotowana publikacja na ekran za pomocą takiego pakietu, który się nazywa Beamer, tak, Beamer, czyli narzutnik, tak, Beamer po angielsku, rzutnik. Natomiast to jednak
te dokumenty, to wynikiem lektyka w obecnym kształcie to są PDF-y, tak? A świat poszedł naprzód i chciałoby się, żeby z tego samego materiału, z tego samego dokumentu dało się wygenerować zarówno ładnie wyglądający PDF, jak i dobrze zorganizowaną stronę HTML. I wielu ludzi do tego tematu, jak z dokumentu LaTeX-owego generować HTML. I to mogę powiedzieć z różnymi efektami. Mnie te wyniki zupełnie nie odpowiadają. Ludzie wiele wysiłku włożyli w to, żeby to jakoś się dawało zrobić. Mnie to nie odpowiada zarówno od strony inżynierskiej. Na przykład jedno z rozwiązań jest takie, że pozwalamy techowi wygenerować taki format binarny, który się tutaj Tomek mówił, nazywa DVI, czyli Device Independent, taka forma, powiedzmy już, no, takiego P-kodu, tak? I na ten P-kod nakładamy jakieś dodatkowe sztuczki, robimy, żeby z tego jakiś HTML wyszedł. Bardzo nieładne rozwiązanie. Proszę? Tak, to są pozycje znaków na stronie. Tak, i my te pozycje znaków na stronie potem tłumaczymy na jakieś strony HTML-owe, więc to jest takie brzydkie rozwiązanie. Przez jakieś dobre pół roku usiłowałem zrozumieć, jak działa taki system, który się nazywa Plastech, który potrafi powiedzmy jakiś podzbiór LaTeX-a, tej donacji, innowacji LaTeX-owej przetłumaczyć na HTML. Te strony takie sobie były, a na dodatek, jak nieustannie walczyłem i rozmawiałem mailowo, dyskutowałem z autorem, że tutaj widzę, że coś nie działa, tu nie działa, to na to nie miał czasu, to właśnie jest taki przez to opisywacz, tak? No i szukałem innego narzędzia i tutaj obecny Janusz jakiś rok temu powiedział mi, a wiesz, jest taki Sphinx, on jest używany na przykład do dokumentacji języka Python, czy Pythona po polsku, tak, albo do programu Git Extensions. I ja właściwie wówczas byłem tak zaangażowany w to narzędzie o nazwie Plastech, że nawet nie chciałem słyszeć. Usiłowałem zrozumieć, jak działa ten Plastech, jak można konwertować notację LaTeX-ową na HTML, ale jednak się poddałem, ponieważ tak jak powiedziałem, projekt nie jest dobrze utrzymywany i kontakt z autorem właściwie się zerwał. I jednego dnia pomyślałem sobie, no to popatrzmy jeszcze raz na tego Sphinxa. I powiem szczerze, że mi się spodobało. Proste podejście, które daje dość fajne wyniki. Ja będę chciał teraz dzisiaj Wam te możliwości Sphinxa pokazać. Ogólnie biorąc, podobnie jak ten Sphinx jest w grupie takich narzędzi, które działają podobnie jak LaTeX, to znaczy przygotowujemy dokument w postaci tekstu, w którym umieszczamy znaczniki i te znaczniki mają znaczenie potem dla ostatecznego wyglądu. A te znaczniki mają znaczenie logiczne, wobec tego możemy tworzyć dokument w sposób, nazwijmy, logiczno-strukturalny. Może powinniśmy dbać o strukturę dokumentu i o przekaz logiczny. A mamy w tym podejściu narzędzie, na przykład system tech, albo to narzędzie, które się nazywa Sphinx, które konwertuje pierwotną postać dokumentu do postaci końcowej, którą może być PDF, HTML, jakieś formy na urządzenia mobilne. I tu mamy przykład takiego znakowania w stylu XML-a. XML, Extensible Markup Language, idea była taka, że ludzie będą sobie wymyślali własne zestawy znaczników. HTML jest przykładem takiego zestawu znaczników, jest tam kilkadziesiąt, tak? HTML5 dokłada tam jakąś grupę kilkunastu znaczników.
jest taki zestaw znaczników, który się nazywa DocBook i on służy do tworzenia dokumentacji technicznej, tak to zostało, powiedzmy, taki był zamian twórców Norman Walsh i James Clark. Myśleli nad tym, jak zestaw znaczników. W DocBooku jest tych znaczników ponad 500. I ja sam, to jest bardzo dużo, dla mnie za dużo. Tak, na przykład, tutaj ja używam akapitu par, ale jest jeszcze simpar. Formal para. Formal para? Formal para, tak. Jeszcze. Tak, więc tutaj oni starali się w tym swoim zestawie znaczników zawrzeć jakby wszelkie możliwe formy elementów strukturalnych, które się trafiają w dokumentacjach technicznych. I stąd potem, żeby te wszystkie takie możliwe formy ująć, wyszło im 500 znaczników. To jest trudne do nauczenia się i na dodatek ci, którzy używają tego, powiedzmy, a nie są tymi ekspertami systemowymi, narzekają na to, że to jest za duży zestaw znaczników i nie wiedzą, którego w którym momencie należy użyć. Lej ten jest prostszy koncepcyjnie i to samo, co przed chwilą było pokazane w lejteku, byśmy napisali tak. Po pierwsze zapisalibyśmy sam nagłówek jakiegoś punktu czy rozdziału. W XML-u trzeba używać pary nawiasowej, tak? Section na początku i section końcowy, tak? Tutaj jest trzeba akapitowa, tak? To jest koniec akapitu, taka przemiana, że koniec akapitu, a w DocBooku czy w XML-u musiałem powiedzieć, że tu się akapit zaczyna, tu się kończy, a tu się zaczyna następnie i tu się kończy, tak? Więc ta notacja tutaj pokazana, ta notacja lejtechowa jest, to się mówi, lżejsza od tej notacji DocBookowej. Od tej DocBookowej mówi się też, że ona jest verbose, czyli jest taka gadatliwa, rozgadana. A to jest, jak taki tekst wygląda jeśli chcemy się posłużyć Sphinxem. Sphinx ma swoją notację, która się nazywa restructured text. To jest jakby druga instancja czegoś, co wcześniej się nazywało structured text, bo ktoś chciał wymyślić taką structured text, ale znalazł się krytyk i wymyślił, że trzeba zrobić jakąś rewizję i taka po rewizji mamy notację, ktoś nazywa restructured text. Tu jest przykład na górkach sekcji. Zwykłe podkreślenie, liczba znaków musi się pokrywać z znaków tutaj. Tak? No i tak samo jak tam, przerwa akapitowa, to jest przerwa między akapitowa. Tu też musi być przerwa. Tu też musi być przerwa. Tutaj tego nie musi być. I teraz jeszcze taki rzut na rzut oka na to, jakie mamy różne notacje można spotkać właściwie w sieci. Więc Markdown, nie wiem, czy ktoś z was wie, ale narzędzia typu Redline, tak, do utrzymywania wersji, do przechowywania zadań, używa się tam jakiejś odmiany tego Markdowna. Wiki ma swoją notację. Nie wiem, czy ktoś z was kiedyś zaglądał, jak się tworzy dokumenty, albo ewentualnie może ktoś to dopisywał, czy tworzył własny dokument. Wiki, tam jest notacja też taka dość prosta, że się oznacza tu nagłówek, tutaj wytłuszczenie. Się skomplikowało, tak? REST to jest skrót od tego restructured text. Na podobnym punkcie umieściłbym ASCII doc. Ja pierwszy powiem, dlaczego, czym się tutaj różnią. No i HTML. Uważam, że to jest notacja cięższa. Ja za chwilę pokażę taki przykład. Dlaczego HTML jest cięższy od tego? Te pozycje tutaj umieściłem nad kreską, one się wyróżniają tym, że są programowane. Programowane w takim sensie, że twórca tej notacji przewidział
w jakimś zakresie możliwość taką, że użytkownik dorobi swoje własne konstrukcje. I tech jest tutaj wymyślony 30 lat temu, ma tę rozszerzalność zbudowaną w siebie. My w techu możemy definiować notację techową, notację możemy definiować. Czyli ma od, tech ma wbudowany język definiowania notacji. W tych narzędziach tak nie jest. Notacje, jeśli chcemy sobie poszerzyć, to musimy poprogramować trochę w Pythonie. Tutaj notacje definiujemy w Pythonie. W XML-u jest tak, że żeby dopisać takie znaczniki, jakieś nowe znaczniki do notebooka, jest już 500, jest już 500, ale powiedzmy, że chcemy mieć jeszcze jakiś własny wariant jakiegoś znacznika, to musimy się odwołać do definicji tego zestawu znaczników i dopisać w jakiejś koszmarnej notacji, że to, co ja teraz definiuję, to przesłania coś, co będzie za jakiś czas zdefiniowane w tym XML-u. Tam są takie, to się nazywa DTD documents, to są document type definition i na tym poziomie się to robi. Jest kilka notacji do opisywania tych DTD. Jedne dają większe możliwości, inne mniejsze. Mnie cała ta technologia, łącznie z tym XPath, XQuery, jakieś XSRD, XSchema, ileś tam tych X, przeraża po prostu. I sądzę, że dla... jest to zbyt... Rozważałem, czy nie pójść w tę stronę jako narzędzia do pisania dokumentacji. Myślę, że bym poległ po pierwszym rozdziale. HTML nie jest rozszerzalny, tak? To jest ustalony zestaw znaczników. Tak? Organizacja W3C mówi HTML wersja 4 wygląda tak, a HTML wersja 5 wygląda tak. I nikt sobie tam człowiek nie może do zdefiniować. Tak? Mogę wam powiedzieć, że pod wpływem, że XML jako taki, który miał być takim paceneum na rozmaite bolączki tworzenia dokumentów, spotkał się z krytyką między innymi Microsoftu. Programiści Microsoftu mieli kłopot z tym, że twórcy XML-a narzucili bardzo silne ograniczenia na to, co to znaczy, że dokument jest poprawny XML-owy. Tam jest takie pojęcie przestrzeni nazw, namespace, i dokument XML-owy to nie są tylko takie tam pary znaczników, to tak, no, można tak na to patrzeć. Poprawny dokument musi się zgadzać z definicją zestawu znaczników, takim DTD, na przykład DTD do Booka, i znaczniki, których my używamy, muszą pochodzić z tej przestrzeni nazw, która jest opisana w skomplikowany sposób w tym DTD. I kiedy przesyłamy jakiś dokument po sieci, a XML do tego między innymi służył, żeby między komputerami można było wymieniać informacje, to kiedy przesyłamy dokument po sieci, to jest problem taki, czy po tamtej stronie tamto urządzenie wie, że dotarł poprawny dokument i ono musi wówczas wiedzieć, jaka jest używana przestrzeń nazw. I programiści Microsoftu bardzo tych twórców dokbooka krytykowali XML-a i powstało coś, co się nazywa Simple XML, chyba to się tak nazywa. Twórcy ten James Clark i Norman Walsh się poddali i mówią, no dobra, jako że oni nie umieją, to już my nie będziemy w tym Simple XML-u wymagali kontroli i walidacji tej przestrzeni nazw. No właśnie, tutaj jest mowa o tym, jaka może być rozszerzalność, tak? Jakie są warianty rozszerzania notatki. Albo ta notacja jest zbudowana w sam system, tak jak to jest w techu, albo za pomocą narzędzi zewnętrznych. To będę pokazywał. No i tu jest jeszcze taki przykład, do jakiego stopnia, powiedzmy, jakie wymagania się stawia, jakim wymaganiom trzeba sprostać, kiedy się pisze do Google. Powiedzmy, że chcemy powiedzieć o tym, że tę funkcję
można wywołać klawiszem Ctrl Space albo Ctrl N, tak? No to Ctrl N, jak zobaczymy napis Ctrl myśli N, to wszyscy wiedzą, że trzeba wpisać Ctrl N. Ale to Google trzeba dopisać tak, że to jest kombinacja klawiszy z akcją, że się wywołuje równolegle, tak? Że używa się tak? takiego klawisza w połączeniu z takim przyciskiem myszki, tak? I coś takiego, kiedy piszemy, tworzymy dokument, to po pierwsze musimy to wszystko wysłowić, tak? I ten dokument zaczyna, ta treść, którą chcemy wypowiedzieć, jest przesłaniana, zostaje przesłonięta przez te znaczniki. I dlatego tam ten opat mówi, że to jest taka verbose notation, taki, że ona jest heavy na pierwszy, tak? W ogóle jak XML definiowano, to jest taka buńczuczna zapowiedź, że ta notacja jest właśnie verbose, dlatego że użytkownicy nie będą pisać dokumentu z palca, tylko że niewątpliwie powstaną edytory, które umożliwią mi wpisywanie tego w taki wygodny sposób jak w Wordzie, ale XML powstał w 98 roku, do tego czasu takie edytory nie przebiły się, tak? To znaczy te edytory strukturalne są, ale użytkownicy tak niespecjalnie uważają je za wygodne. Dziękuję za tę uwagę. Oxygen jest takim edytorem. Zainstalowałem sobie i już po paru kliknięciach miałem dość. Bo ja to jest imaxowiec, więc podejrzewam, że dla Was imax to jest dość, ale pokażę Wam, jakie są możliwości, to mam nadzieję, że nie potrzebam. Tam pokazałem na wykresie, że jest ileś takich notacji. Kto właściwie tworzy te notacje? Prawdę powiedziawszy, to tworzą je programiści. Taką notację to nie tylko jest kwestia, że trzeba ją wymyślić, ale jeszcze trzeba ją programować. Bo z tego programiści wymyślają i notacje, i zarazem programy, które implementują te notacje. A kim są użytkownicy? No, jak notacja jest dobrze pomyślana, to może jej używać. No po pierwsze sam twórca wie, jakie narzędzie stworzył, więc sam sobie pisze. Autor tej notacji Restructured Text stworzył ją po to, żeby się fajnie pisało dokumentację języka Python, tak? Więc twórca David Budger tak to pomyślał, żeby to można było napisać. Używają tego autorzy dokumentacji, tak jak ja powiedzmy, no i innych publikacji. Ja się spotkałem z tym, że jakieś blogi też już są robione, wystarczy tekst. No i jeszcze coś takiego, o czym mówił tutaj Tomek, ja też już wspomniałem, że jest istotne, że jak powiedzmy mamy taką notację, w której zapisaliśmy program w taki sposób strukturalno-logiczny, to potem możemy i wypuścić z tego HTML, i PDF, i jakiegoś UBA, tak? Potrzebne jest tylko narzędzie, które potrafi tę notację czytać i wygenerować wynik. To tutaj koniec tej części. A teraz przełączyć. Naszego spotkania, tej prezentacji przygotowałem. Jest tutaj pokazany taki spis treści, który zaraz pokażę, w jaki sposób się tworzy. I na ogół te strony, które się tworzy, mają jeszcze takie dodatkowe elementy, jak spis treści z boku, jak na przykład jest taki margines, jest spis treści z boku, jest jakieś wyszukiwanie, ja tutaj mogę wpisać słówko, powiedzmy, budże. Ojej.
Zgadzą się górze? Nie. No raz. Proszę. Może ja wsiądę, będę. Już wiem, czego Kuczera nie ma, ale to będzie, proszę. Tutaj gdzieś, on tutaj mówi, gdzie znalazł. Dwa znalazł miejsca, dwie strony. Ale słowa o to, że ja tutaj nie widzę. Może gdzieś dalej. Powinniśmy wejść do środka, tak? Chcecie, ja tutaj mam za dużą czcionkę ustawioną, więc ja ją przełączę. Zmieniałem rozdzielczość. Nie, nie chcę. Ja chcę w preferencjach ustawić czcionkę na... O, to już będzie widać z daleka? To jeszcze zmniejszymy, skoro widać. O. Chodzi mi o to, żeby każda strona się otwierała z tą czcionką, bo... kontrolkółko. Ale to półku chyba się inaczej. No właśnie, tutaj odpowiadam na pytanie, czym jest taki sfinks. Więc on służy, w zamyśle autorów, do tworzenia statycznych stron www. Czyli mamy materiał na stronę, ten tekst, który chcemy wyświetlić, zapisujemy w notacji Restructure tekst i to potem zamieniane jest albo na PDF, albo na HTML. Statyczne w tym sensie, że no wiecie, że większość stron, które dzisiaj w sieci można znaleźć, to są strony dynamiczne, tak? Jakiś backup tam działa i z bazy danych ściąga albo obrazki, albo jakieś artykuły. Tutaj w jakimś stopniu można to też osiągnąć, ale zasadniczo chodzi o strony statyczne. Tak jak tutaj ja przygotowałem taką stronę i tutaj ją wyświetlę, tak? Ten materiał, który ja tutaj powiedzmy przygotuję w firmie, mogę potem wyświetlić cały ten pakiet stron, wysyłam do użytkownika i proszę albo udostępniam przez serwer, tak? Ale mogę przekazać im cały pakiet moich stron HTML, który się w tym kształcie pokaże. Ojej, tutaj jak użyty to chyba zrobił ten HTML przeglądarkę, tak zrobił ten odstęp tutaj. Jest już tunet jakiś założony, tak? Bo nie. Ale ja o tym tunet nie mówiłem. Teraz powiem, gdzie się to mówi. Ty zostałeś klienty? Ile jeszcze ma minut? Nie, ale startowałem z opóźnieniem. No. Słuchajcie, główni autorzy, to jest taki Kanadyjczyk David Budger. O, tutaj wyświetliło się na żółto, że to jest osoba, która została tam znaleziona. A Budger nie pokazał się, ponieważ Budger nie jest w tytułach. Tak? On, ten też to wyszukiwanie działa po tytułach i jakichś takich ważniejszych miejscach w tekście. To nie jest przeszukanie treści tych dokumentów, tylko właśnie tych tytułów. Natomiast co zrobił Budger w latach, jakieś tak kilkanaście lat temu? On wymyślił po pierwsze Restructure Text, tę notację, a po drugie takie narzędzie o nazwie DocuTools, które potrafi tę notację zamieniać na HTML albo na PDF. Natomiast to narzędzie miało do DocuTools jedną wadę, znaczy ono robiło w sensie Linuxowym jedną rzecz dobrze, mianowicie potrafiło taki plik notacji Restructure Text, zamienić na HTML, ale jeden plik. Natomiast w świecie
takich dokumentacji dokumenty są wieloplikowe. I Sphinx jest narzędziem, które pozwala pracować z dokumentami wieloplikowymi. Ja mam tutaj, pokażę to w Emacsie, to jest główna strona tego dokumentu Sphinxowego. Emacs nie podał. Nic nie widać? Ja bym musiał teraz szukać, gdzie to jest. Tak, wszystkie ściany musiałbym poprzekształcać. To jest główny dokument, jakby korzeń całego dokumentu. Ja mówię tutaj tak, że to jest tytuł tego dokumentu, Sphinx w Pucku, z takim podkreśleniem, o którym mówiłem. Tu mamy do czynienia z czymś, co w notacji Rysakrze tekst nazywa się dyrektywą. Ta dyrektywa jest pisana w ten sposób, że się pisze dwukropki, potem dwie kropki, potem odstęp, potem nazwa dyrektywy i dwa dwukropki. To trzeba pamiętać, że to się utrzymuje przez całą notację, więc można się do tego przyzwyczaić. To, co tutaj jest, to jest deklaracja, że ja chcę mieć spis treści dwupoziomowy. Wyświetlmy sobie może tutaj jeszcze raz główną stronę tego spis treści. O, on tak wygląda, dwupoziomowy, tak? I mogę wywołać w Emacsie, powiedzmy, że tutaj chcę zrobić jedynkę. Wywołam teraz kompilację. Ten dokument jest mały, więc to trwa zaledwie chwilkę. I tutaj odświeżę stronę i już mam spis treści jedno poziomowy. A te pozostałe poziomy, powiedzmy, w poszczególnych plikach mógłbym spis treści dla poszczególnych plików mógłbym generować. Teraz tak. Troszeczkę może tutaj widać już trochę tej notacji, że są te podkreślenia, że są dyrektywy, tak? Co trzeba mieć, żeby zainstalować to narzędzie? Otóż trzeba zainstalować Pythona, interpreter Pythona. Do Pythona się doinstalowuje taki pakiet, który się nazywa Easy Install, to on służy do instalowania innych pakietów. Sphinx jest pakietem, więc potem się wywołuje Easy Install na tym pakiecie, na tym Sphinxie. No i trzeba mieć edytor. Ja używam Emacsa, ponieważ tam jest fajny tryb do pracy z notacją, z dokumentami notacji Restructured Text. Kiedy to mamy zainstalowane, wywołujemy z linii poleceń takie polecenie Sphinx Quick Start. I to jest taki skrypt, który zadaje nam ileś pytań, jak my chcemy, żeby nasz dokument z grubsza był zorganizowany. I on tworzy katalog. Tutaj może wyświetlę ten katalog. Ctrl-XD. Ctrl-XD. Nie chcesz? Tak. Ctrl-XD. Ten główny plik, czy główny katalog, który jest stworzony przez ten skrypt o nazwie Sphinx Quick Start, zawiera plik makefile do pracy w Unixie czy w Linuxie, plik makebat do pracy w Windows, bo to narzędzie można używać zarówno w Linuxie, jak i w Windows, katalog source, teraz pokażę, co w nim siedzi. A build to jest katalog, który jest stworzony, kiedy przetwarzamy wynik. Wynik pracy konwertera ląduje w katalogu build. W katalogu source mam te moje pliki o rozszerzeniu RST. Jest też plik konfiguracyjny, który jest zwykłym skryptem pythonowym. Są jeszcze takie katalogi, obrazki. Postanowiłem przechowywać w katalogu images, to była moja decyzja. Static to są takie pliki, które i templates to powiedzmy są takie pliki, które decydują ogólnie biorąc o wyglądzie tej strony. Tak? Ja tutaj mogę pokazać, jak taka strona mogłaby wyglądać inaczej.
O, na biało, z panelem, tym marginesem po prawej stronie, jest ileś takich, co się nazywa templates, tak, które są standardowo rozsyłane i quick start, w momencie tego tworzenia dokumentu decydujemy, z jakim wzorcem chcemy, jakiego wzorca chcemy dla naszych stron. Co jeszcze jest takiego tutaj w tych notacjach? Przejdźmy może jeszcze raz do tej tytularia. No to wspomniałem o tym, że tytuł rozdziału czy punktu to jest treść tego, czy nazwa tego tytułu, caption, tak? I jakieś podkreślenie. I teraz jest istotna tutaj ciekawostka. Gdzie tutaj były te notacje? Chyba tutaj. Istotne jest to, że zupełnie inaczej niż w HTML-u, zupełnie inaczej niż w LaTeX-u, autor tej notacji Research Text postanowił, że pierwszy tytuł w pliku będzie tytułem rozdziału. Potem będzie tytuł punktu w rozdziale i znak podkreślenia użyty do stworzenia tego pierwszego tytułu będzie, przyjmuje się, że będzie używany do oznaczania tytułów sekcji na tym samym poziomie. Więc ponieważ tu użyliśmy znaku równości, to kolejne użycie równości oznacza, że to też będzie H1. Tak, tu będzie znacznik, to się tłumaczy na H1 w HTML-u albo na chapter w LaTeX-u, to się tłumaczy na section. Tak? Pierwsze zaskoczenie, jakie przeżyłem, kiedy przystąpiłem do tworzenia tych dokumentów sfinksowych, to było coś takiego, że muszę się bardzo pilnować z tymi znaczkami. Bo to nie jest prawda, że znak podkreślenia użyty w tym pliku będzie znakiem sekcji w innym pliku. Tam też jest ważne, jakiego znaku użyję na początku. Więc jakieś takie warto pilnować ze strukturą tych dokumentów. Tutaj mamy przykłady, w jaki sposób w tej notacji zapisuje się różne elementy. Na przykład, żeby uzyskać pismo pochyłe, używamy gwiazdki. Tak? Wytłuszczenie uzyskujemy za pomocą dwóch gwiazdek. Nie ma czegoś takiego. Już nie ma. Tak, tutaj Tibek słusznie zauważył, że to są takie triki, tak? Jakieś takie powiedzmy zawłaszczenia znaczków i przypisywanie im specjalnych znaczeń. W LaTeX-u byśmy powiedzieli...